Jest drabina do nieba, jest drabina do nieba. Psalm 15 to psalm, który dzisiaj będziemy odmawiać w trakcie komplety i nie jest to nic niezwykłego, zawsze we wtorek odmawiamy go w trakcie komplety i w ramach właśnie tego bardziej świadomego odmawiania brewiarza myślę, że warto pochylić się nad właśnie tymi psalmami, które odmawiamy. Ja ten psalm, tą interpretację pamiętam jeszcze z czasów seminarium. To była dosyć ciekawa sprawa. To był wtedy biskup Chłonder, który przyjechał do seminarium i my tak wszyscy myśleliśmy, no wykład będzie miał dla seminarzystów. No i jak zaczął mówić o psalmie, to się przestraszyliśmy, że to będzie taka egzegeza jak na wykładach z księdzem Amsel Gruberem, która jest bardzo szlachetna i bardzo wiele się nauczyłem, ale strasznie powolna i raczej nie szczególnie duchowa. Natomiast on dał właśnie wyjaśnienie tego psalmu 15, który odmawiamy zawsze na komplecie i to tak głęboko zapadło mi w pamięć, że jestem w stanie to powtórzyć do dzisiaj. Także wydaje mi się, że jest to coś naprawdę bardzo wartościowego. Na samym początku oczywiście mamy informacje wstępne, to nic niezwykłego. I później, zachowaj mnie Boże, bo chronię się u Ciebie. Mówię Panu, Tyś jest Panem moim. Na samym początku psalm rozpoczyna się trochę tak jak właśnie całe oficjum, to Deus in adiutorium intende, Panie przybądź ku wspomożeniu memu i tutaj to zachowaj mnie Boże, bo chronię się u Ciebie. Czyli od samego początku mamy to wezwanie do Pana Boga. Nie ma dla mnie dobra poza Tobą. A tak tutaj już mamy od razu podane, że Bóg jest dla tego człowieka wszystkim i to jest szczególna rzecz, bo to jest psalm, który jest psalmem lewickim, to znaczy jest pisany przez, czy dla Lewitów. Bez wątpienia jest on napisany z punktu widzenia pokolenia Lewiego, tych, którzy mieli służyć świątyni, tych, którzy nie otrzymali żadnej części Ziemi Świętej, byli rozproszeni w Ziemi Świętej po wszystkich jej częściach, każde pokolenie otrzymało jakąś część, oni nie otrzymali, mieli służyć w świątyni i to Bóg niejako jest ich dziedzictwem, to świątynia jest ich dziedzictwem, świątynia jest ich częścią. I ten właśnie Lewita tak mówi tutaj, że nie ma dla niego dobra poza Tobą, poza Bogiem. Ku świętym, którzy są na jego ziemi, wzbudził on we mnie miłość przedziwną. To jest taki jeden z bardziej szokujących, można powiedzieć, wersetów tego psalmu i można go użyć właśnie w odniesieniu kultu świętych. Oczywiście nie jest tu bezpośrednio mowa o jakimś liturgicznym kulcie, natomiast jak najbardziej o właśnie miłość przedziwną do tych świętych pańskich. To jest bardzo rzadkie zjawisko w Starym Testamencie, gdzie byłaby mowa o tym, że tutaj jest jakaś miłość właśnie ku świętych pańskich. Ci, którzy idą za obcymi bogami, pomnażają swoje boleści. Nie wylewam krwi w ofiarach dla nich, imion ich nie wymawiam swoimi wargami. Ten jest wierny tylko Panu Bogu. Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego. To jest bardzo, bardzo znany werset. Dominus Pascal datis meet, calicis mei. To jest to zdanie, które wypowiadamy zakładając sutannę. Pan częścią dziedzictwa mego i kielicha mego. Czyli to ja Ciebie, Panie Boże, otrzymałem w dziedzictwie. Ty ten mój los zabezpieczasz. Sznur miewniczy wyznaczył mi dział wspaniały, czyli dlatego Lewity ten dział, który otrzymał, to, że nie otrzymał części ziemi, nie otrzymał tych dóbr ziemskich, można powiedzieć, ale otrzymał część tego udziału w kulcie świątyni, otrzymał niejako samego Boga w dziedzictwo. On widzi, że sznur miewniczy wyznaczył mi dział wspaniały. On dostrzega tą doniosłość tego, co otrzymał. To jest rzecz bardzo, bardzo ważna, bardzo doniosła właśnie dla nas. Właśnie to, o czym mówiliśmy dzisiaj. To, żeby dostrzec, jak wielką łaskę otrzymaliśmy, że możemy tak blisko Pana Boga być. Ten sznur mierniczy wyznaczył nam dział wspaniały. Otrzymaliśmy poprzez to powołanie, otrzymaliśmy tak wielki dar. Nam właśnie również tym bardziej wyznaczył nam sznur mierniczy dział wspaniały, bo czym była ta
służba w świątyni starotestamentalnej, jerozolimskiej świątyni w porównaniu do służby Nowego Testamentu. I bardzo mi jest miłe to moje dziedzictwo. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek. I tutaj to połączenie, ono było wcześniej dla mnie zupełnie nie, jakby go nie dostrzegałem, na co właśnie zwrócił wtedy uwagę biskup Hwander, że ten rozsądek, który tutaj ten lewita otrzymał, błogosławił Pana, który dał mi rozsądek, to jest właśnie to, o czym wspomniał wcześniej. To znaczy on, bardzo jest mu miłe to jego dziedzictwo, on dostrzega tą wielkość tego, co otrzymał i dziękuję Panu Bogu, że on mu pozwolił to zrozumieć. No to jest bardzo piękne, takie, tak otrzymuję coś wspaniałego i dziękuję Ci Boże, że potrafię dostrzec, że to jest wspaniałe. I to właśnie jest dokładnie to, o czym dzisiaj mówiliśmy, to nasze wielkie powołanie i to, że to widzimy, że to jest wielkie powołanie, to wcale nie jest rzecz oczywista i za to Panu Bogu też trzeba dziękować. Także i my dziękujmy Panu Bogu, że otrzymaliśmy to wielkie powołanie, że możemy być tak blisko i dziękujmy Mu za to, że potrafimy dostrzec, że to naprawdę jest coś pięknego, wspaniałego, doniosłego, wyjątkowego. I to naprawdę błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo nawet nocami upomina mnie serce, tak? W każdej chwili upomina mnie serce, że to, co otrzymałem, to jest coś wspaniałego tam. Noc, która gdzieś tam w sposób szczególny uchodzi za ten czas działania swojego ducha, nawet wtedy to serce mnie upomina, że to jest coś wspaniałego, coś pięknego. Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy. To jest w zasadzie dokładnie to, o czym dzisiaj mówiliśmy, to żeby mieć te oczy, które widzą tą wielkość powołania, które widzą, jak blisko Pana Boga jesteśmy. Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy. Właśnie stawiając się przed modlitwą brewiarzową w Bożej obecności, pamiętając, co robimy w trakcie podchodzenia do ołtarza. Dlatego się cieszy moje serce, dusza się uraduje, a ciało moje będzie spoczywać z ufnością, bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu. W Nowym Testamencie ten fragment będzie użyty właśnie w odniesieniu do zmartwychwstania Pana Jezusa. Ten sprawiedliwy, którego ta dusza nie pozostanie w Szeolu, którego i nie pozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu. Ten dokładnie werset, tak? Nie pozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu, ale jak najbardziej można odnieść to również do każdego sprawiedliwego. Ten lewita bez wątpienia mówi tutaj również o sobie. To ciało moje spoczywać będzie właśnie w grobie. To tak chwilę potem jest mowa o Szeolu. Będzie to ciało spoczywać z ufnością, bo Ty nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu. To też wyjątkowa sprawa. W Starym Testamencie ta myśl o czymś więcej niż Szeol jest bardzo rzadka. Jest stosunkowo mało obecna. W późniejszych księgach, już w księgach machabejskich, gdzieś tam to widać. W księdze Koheleta na przykład jeszcze bardzo, bardzo niewyraźnie. Tutaj natomiast mamy to bardzo, bardzo wyraźny przebłysk tego, że Pan Bóg nie pozwoli, żeby ten Jego Sprawiedliwy pozostał w Szeolu, czyli w tym miejscu oczekiwania. Tam, gdzie Sprawiedliwi Starego Testamentu oczekiwali na przyjście Pana Jezusa, zanim On otworzył niebo, oni musieli tam oczekiwać i jakby oczywiście ta ich perspektywa nie bardzo sięgała dalej. Oni znali ten Szeol, natomiast to niebo pozostawało wciąż zamknięte, dopóki Pan nasz Jezus Chrystus odkupienia nie dokonał, ale tutaj ten psalmista, ten lewita widzi to. To jest tak piękne, służy tej świątyni, to Bóg jest jego dziedzictwem i on ufa, on wierzy, że Bóg nie pozostawi jego duszy w Szeolu, że nie pozwoli, żeby ten wierny Tobie zaznał grobu, że no, to jest wiara w zmartwychwstanie. Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej prawicy. A więc pełnia radości u Ciebie, rozkosze na wieki, to już jest ta radość niebieska, Bóg, który wyrwie z tego szoru, ta wiara w tą wieczną nagrodę. Ten psalm pięknie nam pasuje dzisiaj do tematu rekolekcji. Bardzo zachęcam do tego, żeby odmawiać go dzisiaj z uwagą właśnie na te słowa. A przede wszystkim ten werset 7. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo nawet nocami upomina mnie serce. Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, nie zachwieję się. I wcześniej też ten 6. sznur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały i bardzo jest mi miłe to moje dziedzictwo, docenienie tego, co otrzymaliśmy.
dziękczynienie za to Panu Bogu i dziękczynienie za to, że to dostrzegamy. Jeśli człowiek nie dostrzega, tak jak już wspominałem wcześniej, to bardzo szybko to życie duchowe zmarnieje. Dlatego to jest tak piękne i moim zdaniem tak bardzo ważny psalm dla osoby Bogu poświęconej. Jak wspomniałem wcześniej, będzie jeszcze, powiedzmy, że takie krótkie podsumowanie z zdecydowanie nowymi elementami. Mianowicie te dwie drogi, które rozważaliśmy. Droga tej ewidentnej bliskości z Panem Bogiem, ewidentnego zdążania do świętości i droga, gdzie ewidentnie człowiek zmierza ku potępieniu, gdzie postępuje z grzechu w grzech tak naprawdę, jak to mówi święty Ignacy. Nie jest to, on mówi tam o grzechach ciężkich, o człowieku, który wpada z jednego grzechu ciężkiego w drugi. Tutaj to jest raczej w innym sensie z grzechu w grzech, to znaczy rozumiemy najpierw drobne niedoskonałości, później grzechy lekkie w tym sensie z grzechu w grzech, tak coraz niżej, ale powoli osuwając się w tych kategoriach grzechów coraz niżej. I oczywiście każdy z nas by chciał należeć do tej pierwszej grupy, do tych, którzy ewidentnie zbliżają się do świętości. Natomiast dobrze wiemy, że w praktyce tak, to wcale nie jest takie proste, że gdy chcemy, ale później jeden dzień, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, i chcemy dalej, tak, ale jakoś tak to coraz trudniej, w sensie tak powoli gdzieś tam to odchodzi, to pragnienie staje się takie coraz mniej konkretne. Bez wątpienia to jest ogromne wyzwanie, żeby naszą codzienność w naszych zwykłych, pośród naszych zwykłych codziennych zadań, z tego, z czym jesteśmy skonfrontowani, żeby zachować tą koncentrację, te oczy, które widzą, to rozpoznanie tego, do jak wielkich rzeczy zostaliśmy powołani, żeby to pragnienie świętości, żeby ono naprawdę było bardzo konkretnie tak osadzone w naszym codziennym dniu, żeby to było coś, co formuje każdy ten dzień, a nie tylko właśnie takie marzenie gdzieś tam, że chcemy dążyć do świętości, ale tymczasem robimy, co tam mamy do zrobienia. To powinno być tak, że chcemy dążyć do świętości i dlatego mój dzień wygląda tak i tak i tak, tak? Czyli to musi mieć to fundamentalne znaczenie. Myślę, że jednym z takich bardzo ważnych punktów, który pomaga w tym połączeniu codzienności z tym pragnieniem świętości, jest zasada czyń co czynisz. Ta zasada, która pomaga nam, która zmusza nas do tego, żeby skupić się na tym, co mamy do zrobienia. Bez wątpienia to, co mówiliśmy wcześniej, ta modlitwa o to, żebyśmy widzieli, jak wielkie jest nasze powołanie, skupienie na modlitwie brawiarzowej, to są rzeczy fundamentalne i również one w tym bardzo pomagają. I myślę, że innym takim bardzo ważnym punktem jest właśnie ta zasada czyń, co czynisz, którą jakby odnosimy do wszystkiego innego, również do tej modlitwy brawiarzowej, o której wspominaliśmy, bo w zasadzie można by to nawet potraktować, to co było wcześniej na wykładzie drugim, jako konkretną realizację zasady czyń, co czynisz w odniesieniu do modlitwy brawiarzowej. Natomiast tą zasadę czyń, co czynisz trzeba odnieść do wszystkiego, do całego naszego życia, do wszystkich naszych obowiązków. Czyli skup się na tym, co masz w tej chwili do zrobienia. Zrób dobrze to, co w tej chwili masz do zrobienia. Najpierw dwa słowa, co tej zasadzie zagraża. Tak jak to się dzieje, że nie potrafimy robić tego, co robimy dobrze. Pierwsza rzecz to jest pewna ślepota, duchowa ślepota, o czym mówiliśmy już na samym początku, czyli nie widzimy, co mamy do zrobienia. Robię tak, nauczam, robię coś bardzo doniosłego, przekazuję naukę Pana Jezusa, ale nie widzę, żeby to było jakieś szczególnie doniosłe. Uczestniczę we mszy świętej, ale nie dostrzegam tego, co tam się tak naprawdę dzieje. Spowiadam, ale nie widzę. Tak? Czyli ślepota, to niedostrzeżenie może być tutaj wielkim problemem, żeby naprawdę skupić się na tym, co mamy do zrobienia. Inna rzecz to są nałogi. Nie mam tutaj na myśli, że ktoś od razu jest alkoholikiem albo narkomanem, albo jeszcze cokolwiek innego, tego raczej nie zakładam. Natomiast jeśli jest tak, że ja się cały czas nie mogę doczekać, bo chcę robić coś innego,
to jest taka lekka forma nałogu. Jeśli cały czas, prawda, mam do zrobienia jakieś tam zadania, ale jak robię coś, to cały czas myślę, ale tutaj bym chciał zrobić to, albo tamto, albo jeszcze właśnie, jeśli jest taka rzecz, która tak bardzo nas absorbuje, że tak bardzo jej pragniemy, że ona nas wciąż wyciąga z naszych zadań, przynajmniej mentalnie, tak, przynajmniej w duchu, że ciągle nam tam wraca i nas ciągnie, to nazwałbym to jakąś formą nałogu, takiego nieumiarkowanego przywiązania. I taka rzecz faktycznie może bardzo zaszkodzić. Taki człowiek może, to może być wszystko, to może być zadanie, które mamy do wykonania, jedna z prac, którą robimy, to może być jakiś sposób wolnego spędzania czasu, to może być jakaś lektura, ktoś może uwielbiać przeglądać magazyny motoryzacyjne na przykład i cały czas myśli o tym. Przykład myślę, że mało realistyczny, ale jakby może to być cokolwiek w tym sensie. Coś, co cały czas wraca do nas i gdzieś tam nas ciągnie, żeby się tym zająć. Co może jeszcze przeszkadzać? Oczywiście pośpiech. No, on wynika gdzieś tam z tej ślepoty wcześniejszej, to znaczy mamy dużo rzeczy do zrobienia i może tak być, że tych obowiązków jest bardzo dużo i to jest oczywiście trudna sytuacja, pokusa do tego, żeby myśleć cały czas, o tyle jeszcze tutaj muszę to i to i to i to i wtedy człowiek jest właśnie roztrzęsiony. Przeważnie łatwo to może skłonić do tego, że modlitwa też jest taka w pośpiechu, no i ten pośpiech rozwali później z czasem wszystko, to znaczy sprawi, że żaden z tych obowiązków nie będzie spełniony właśnie zgodnie z zasadą czyń co czynisz, czyli to wszystko będzie takie na jak najszybciej, tak żeby to było zrobione, żeby, bo już tutaj kolejne zadania czekają. To trochę też takie korporacyjne myślenie, czy korporacyjny tryb życia, to jest rzecz bardzo niebezpieczna. Na zasadzie tu mam zadanie, tu i po prostu muszę od jednego do drugiego lecieć, tak? I jak coś tam mi wejdzie wtedy w tryby, w coś się tam w międzyczasie, no to jestem wściekły, no bo nie zdążę, tutaj mam zadanie i tutaj i to. No i to oczywiście z życiem duchowym nie ma nic wspólnego, to znaczy to jest gonienie od jednego zadania do drugiego i nawet jeśli zewnętrznie wszystkie zadania wykonam i wszyscy są zadowoleni, no to moja dusza jest pusta, to było stracone dla Pana Jezusa, to nie miało wartości nadprzyrodzonej, bo w takich warunkach, w pośpiechu, takim gonieniu od jednego do drugiego nie da się zrobić tych zadań w zjednoczeniu z Panem Jezusem i dla Pana Jezusa. A więc co robić? Przeciwko tej ślepocie, to o tym w zasadzie mówiliśmy, potrzebujemy w dużej mierze rozważania naszego powołania. Musimy jakby wciąż na nowo kontemplować to, co robimy, kontemplować to życie Bogu poświęcone, kontemplować sakramenty, mszę świętą, kontemplować to, z czym jesteśmy na co dzień skonfrontowani, po to, żeby to nam nie powszedniało, żeby to coraz dokładniej rozumieć, jak to są wielkie tajemnice. Przeciwko tej ślepocie koniecznie potrzebujemy tej modlitwy duchowej. Przeciwko nałogom to jest to, co ksiądz Przeor nazywa, nie wiem, czy to jest księdza Przeora, czy on to też skądś zaczerpnął, mianowicie wyrywanie kołka, to znaczy od tej krowy, to było na rekolekcjach ignacjańskich, krowa, która jest przywiązana, która ma łańcuch i jest kołek, który się wbija w ziemię, no i krowa, jeśli nie wyrwie kołka, no to chodzi cały czas po tym jednym, w tym jednym kole, tak, w ramach tego okręgu, no i jeśli taki nałóg dostrzegamy, to znaczy, że ten nałóg jest takim kołkiem właśnie, to znaczy on nas trzyma, on nas blokuje przed tym, żeby pójść gdzieś dalej. Właśnie jak tylko robimy coś innego, to jesteśmy jak ta krowa, która widzi, że tam jest coś lepszego do zjedzenia, tam jest na przykład jakaś kukurydza u sąsiada na polu i ta krowa widzi i próbuje, ale nie może, bo ten kołek ją trzyma. No i tak samo może być z nami, jeśli chcemy zrobić coś dobrego nawet, chcemy się pomodlić, dobrze się pomodlić, spełnić jakiś obowiązek, ale właśnie ten kołek może nas tam blokować, tak? Może nie pozwolić, żeby się tym sensownie zająć. I ten kołek, czyli ten nałóg, jakieś nieumiarkowane przywiązanie do czegoś, coś, co stale skłania nas do jakichś drobnych upadków, coś o czym stale myślimy, co cały czas gdzieś tam naszą uwagę przykuwa. I to może być wszystko, może być zadanie, to może być osoba, z którą bardzo chętnie rozmawiamy i z którą bardzo chętnie jakiś tam czas spędzamy. To może być rozrywka, to może być nawet nauka, dokształcanie się dla niektórych. Może dla niektórym wydaje się to absurdalne, ale jak najbardziej są też tacy ludzie, którzy mogą mieć taki właśnie nauk, że pogrążają się tam w jakiejś dziedzinie nauki. I tutaj potrzeba
No właśnie, to wyrwanie kołka wymaga dosyć drastycznych regulacji, to znaczy jeśli widzimy, że jest coś takiego, co cały czas nam gdzieś tam w głowie siedzi, co cały czas nas trzyma i nie pozwala nam się zająć tym, co mamy do zrobienia, to tutaj potrzeba po prostu drastycznych regulacji, drastycznych postanowień albo ograniczenia tej rzeczy, albo ograniczenia relacji z jakąś osobą, albo jakichś no, konkretnych bardzo postanowień, regulacji, to najlepiej konsultować ze spowiednikiem czy z ojcem duchowym i po prostu wspólnie z nim zastanowić się, co zrobić. Ksiądz Schmidberger w seminarium mawiał nam, że czas to najcenniejsza rzecz po łasce uświęcającej, czy w ogóle po łasce. Że czas to jest najcenniejsza rzecz po łasce. Każda sekunda, która minęła, ona już nigdy nie wróci. Ona już jest jakby na wieczność zabetonowana. Tak? Już nie zostanie zmieniona. I albo zebraliśmy zasługę w tej sekundzie, albo robiliśmy coś dobrego, albo wręcz przeciwnie. Tak? Albo straciliśmy ją już na całą wieczność. Już jej nie uchwycimy. Już do niej nie wrócimy. I teraz nam się wydaje, że tych sekund mamy dużo, tak? Ale później z perspektywy wieczności, no to ten czas jest krótki. I każda ta sekunda, kiedy mamy tą decyzyjność, kiedy możemy zbierać zasługi, właśnie jest cenna, jest drogocenna. I właśnie przeciwko pośpiechowi jest to, żeby kosztować ten czas, żeby właśnie czynić to, co czynimy, żeby mieć tą świadomość, że tu i teraz, w tym momencie mam możliwość zasługi. Przeszłość jest już jej nie ma. Przyszłość jeszcze jej nie ma, jest tylko teraźniejszość. Tylko to, co nazywamy teraźniejszością, bo ta teraźniejszość też tam cały czas przecież ucieka, bo już gdy kończę mówić słowo teraźniejszość, to już jest przyszłość w odniesieniu do tego, kiedy zacząłem mówić to słowo. Ono jest, czas jest płynny, tak? Natomiast mimo wszystko, no właśnie, to jest ta chwila, którą teraz mamy. Jesteśmy tu i teraz. I człowiek, który nieustannie jest w pośpiechu, tak? Który nieustannie czegoś chce, jest jak takie dziecko, które goni za wiatrem. Bo przyszłości się nie da uchwycić. Tak? My możemy chcieć, możemy tutaj próbować, ale tego nigdy nie osiągniemy, nigdy nie dogonimy i nic nie zrobimy wtedy. Jeśli człowiek cały czas myśli o tym, co jeszcze muszę zrobić, goni za tym i za tamtym, to ostatecznie nic nie zrobi. Tak? Ostatecznie wszystko, czego się chwyci, to wszystko się gdzieś tam posypie, no bo to wszystko będzie zrobione byle jak, na poziomie materialnym i również na poziomie duchowym. A więc tutaj trzeba ten czas kosztować. Musimy mieć tą świadomość, że ta każda sekunda ma albo będzie dla wieczności wygrana, albo to jest zasługująca sekunda, albo to jest stracona sekunda. I to nie o to chodzi, żeby się teraz bać, że teraz muszę właśnie w każdej sekundzie robić znak krzyża najlepiej, bo w końcu to będzie najlepszy sposób na zebranie zasługi. Oczywiście w tym wszystkim powinna być zachowana roztropność. Ktoś był jakiś święty, który komuś polecił, miał jakiegoś takiego bardzo prostego. A czy to był sługa, czy to był po prostu taki pomocnik, któremu ten święty polecił, żeby robił zawsze ten mały znak krzyża jak najczęściej i faktycznie już wkrótce było widać na ubraniach ślady po robieniu tego małego znaku krzyża, to znaczy robił go tak naprawdę cały czas, bo wcześniej polecił mu to, bo wcześniej robił cały czas cały znak krzyża, no, w racji, że to było bardzo wyraźne, no to przerzucił się na mniejsze, ale to stało się też widoczne, także ani jednego, ani drugiego nie polecił, jak najbardziej polecam, ale nie cały czas. Także roztopnie oczywiście, ale właśnie wykorzystując ten czas, mając świadomość, że tu i teraz, tu mam moje obowiązki do zrobienia i to mówił chyba święty Franciszek Salezy, że robię to, co mam do zrobienia i nikt mnie nie może zobowiązać, żebym robił coś innego. Tak? To znaczy wtedy, kiedy mam jakiś obowiązek, to mam po prostu to robić i tyle. I myślenie o tym, co będzie w przyszłości jest pokusą i myślenie o tym, co było w przeszłości też jest wtedy pokusą. I czyń, co czynisz. Jak coś robię, to robię to dobrze. I to jest moim zdaniem rzecz bardzo, bardzo ważna właśnie w kontekście tego pośpiechu, to skupienie się na tym, co mamy w tej chwili do zrobienia, to sprawia też, że człowiek właśnie przestaje być taki roztrzęsiony, bo pośpiech sprawia, że jesteśmy roztrzęsieni, że wtedy łatwo jest o grzech przeciwko miłości bliźniego, no bo ten coś chce, tamten coś chce, tutaj mnóstwo rzeczy, taki człowiek taki roztrzęsiony, no to łatwo rzucić jakieś tam niepotrzebne słowa, jakieś te łatwo złość, no to myślę, że dobrze to znamy. I wtedy jak już rozważaliśmy, zadbaliśmy o to wyrwanie kołka i doceniamy ten czas tu i teraz. Staramy się ten czas dobrze wykorzystać, to starajmy się robić te rzeczy, które mamy do zrobienia, oczywiście zawsze z miłością, z tą czystą intencją na służbę dla
Pana Jezusa i robić to, co opatrzność nam zsyła. To też jest bardzo ważne. Nie to, co my sobie zaplanowaliśmy. To czyń, co czynisz, to oznacza również właśnie poddać się tej Bożej opatrzności. To, co mamy do zrobienia, to, co w tej chwili opatrzność nam na drodze stawia. Tak? Czyli ja sobie coś tam zaplanowałem, no ale opatrzność planuje inaczej i trzeba jakąś ścianę wyburzyć na przykład. Albo podobnie, tak? To znaczy ja tutaj planuję, że coś, no ale wtedy okazuje się, że przychodzi ktoś inny, potrzebuje pomocy, no i muszę, czy no trzeba po prostu pomóc. I wtedy to jest to, czego opatrzność ode mnie żąda, tak? I wtedy temu trzeba się poświęcić, to trzeba zrobić. No bo widać ewidentnie, widać wtedy, że opatrzność tak właśnie zarządziła i temu trzeba się poddać właśnie bez szemrania. Też jest zawarte w tej zasadzie, to jest bardzo, bardzo mądre. No oczywiście, jak już robimy, poświęcamy się temu, no to staramy się to robić dokładnie, jak najlepiej to wszystko wykonać. I taki człowiek, który żyje zgodnie z tą zasadą, który rozważa, który zadba o to wyrwanie kołka, który ceni ten czas, to jest człowiek, który ma niebywały spokój sumienia. Myślę, że pewnie każdy tego doświadczył, jak to jest wtedy, gdy się tak żyje. Po rekolekcjach często jest chwila takiego czasu, kiedy człowiek faktycznie właśnie ma ten spokój sumienia, kiedy faktycznie jest przepełniony gdzieś tam tymi refleksjami rekolekcyjnymi i trwa w tym. I myślę, że dobrze wiem, że to jest piękne, tak? Ten spokój sumienia, właśnie to, że człowiek nie goni cały czas za czymś, tylko ten radosny, spokojny stan naszej duszy. I taki człowiek jest również dla swoich przełożonych niezwykle użyteczny. Tak, no bo on nie goni za czymś tam, nie ten, tylko po prostu właśnie wykonuje dobrze te polecenia, które otrzymał, wykonuje je z miłością, z nadprzyrodzoną intencją, a to jest przecież najlepsza intencja, jaką można mieć. Wtedy zrobione jest to, co było potrzeba, tak? To, co opatrzność nam zesłała, a nie tysiąc innych rzeczy, i jak tego Pan Bóg od nas chce, czyli to, co trzeba i jak trzeba. Później każdy taki uczynek spełniany bez tego pośpiechu, z takim oddaniem, to jest uczynek zasługujący, to gromadzi łaski, to jest też przykład dla innych. Tak? Taki człowiek rozsiewa ten dobry przykład i to jest mniej więcej to, od czego wyszliśmy, czyli ten stan tego człowieka, który ewidentnie zdąża do świętości. Tak? Ten człowiek, który z oddaniem, z miłością spełnia to, co opatrzność mu zsyła. Ten człowiek, który widzi, jak wielkie rzeczy go otaczają, który rozważa te wielkie rzeczywistości, które go otaczają, Najświętszy Sakrament i liturgię i całą tą służbę Bożą. I myślę, że w ten sposób, podążając za tymi myślami, naprawdę mamy duże szanse, żeby tą drogą podążać. Choć ostatecznie oczywiście Nie uciekniemy przed pokusami, przed tą pokusą do takiej codzienności, do odpuszczenia sobie, do oddania się gdzieś tam znowu w wir tej codzienności i starajmy się przed tym bronić. Te pokusy na pewno będą. Naszym zadaniem jest im stawiać czoła właśnie poprzez to rozważanie, poprzez rozważanie tych rzeczy, które nas otaczają, rozważanie Bożych tajemnic, poprzez walkę z tym wszystkim, co gdzieś tam nas wiąże, z tym to wyrywanie kołka, który nas przywiązuje. No i praktykowanie tej zasady, czyń co czynisz, walka z pośpiechem, która jak najbardziej tutaj może pomóc. Oczywiście modlitwa, ta zasada, odniesienie tej zasady, czyń co czynisz, do modlitwy, skupienie się, stawienie się w Bożej obecności, to co było w drugiej nauce. Zachęcam do podjęcia tego trudu. Również mam mocne postanowienie, że ten trud sam podejmę. I życzę wszystkim, żeby faktycznie się to udało i żebyśmy tu nawzajem sobie dawali dobry przykład. Jest drabina do nieba, jest drabina